Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma chyba wśród Państwa osoby, która nie znałaby legendarnej piosenki Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Jako że ja zaliczam się do tej grupy trochę gorzej, to obiecuję, śpiewać dziś nie będę, ale śpiewająco zapraszam na spotkanie z Karoliną z Vocali Pro. Witam Cię. Dzień dobry, cześć. Karolina, można chyba powiedzieć, że Wasza aplikacja to jest lek na złamane serce dla wszystkich, którzy pogodzili się już z myślą, że kariery wokalnej nie zrobią. Poniekąd tak. Są badania, które mówią o tym, że śpiewać możemy się nauczyć. Jest to umiejętność, która zależy zdecydowanie od częstotliwości śpiewania. Im częściej śpiewamy, tym śpiewamy lepiej, tym śpiewamy czyściej. My oczywiście kierujemy aplikację do wszystkich wokalistów, niezależnie od celu. Oczywiście część z naszych odbiorców będzie chciała zrobić karierę, część będzie chciała po prostu śpiewać dobrze na karaoke. Niezależnie od celu, wspieramy tutaj wokalistów, żeby robili to poprawnie i zdrowo. Nie chcecie zrezygnować z takich klasycznych lekcji u trenerów, a raczej je uzupełnić. Tak, dokładnie. Vocali ma zastosowanie pomiędzy lekcjami śpiewu. Szczególnie, że też kierujemy aplikacje do trenerów wokalnych i ich uczniów. Więc trenerzy wokalni są absolutnie kluczowymi odbiorcami naszej aplikacji. Również z nimi te aplikacje tworzymy od samego początku. Także tutaj w żaden sposób nie zastępujemy trenerów, tylko komplementarnie uzupełniamy cały proces. Ten proces, a w zasadzie cały projekt powstał, rzecz jasna, w ramach platform startowych programu operacyjnego Polska Wschodnia. Jakie były Wasze początki? Skąd takie połączenie świata artystycznego z technologiami? Pomysł zrodził się z życia. Ja przed założeniem startupu pracowałam w Koźmiński Business Hub i tam współpracowałam ze startupami, więc jedną nogą byłam w świecie biznesu i technologii, natomiast po godzinach wspierałam wokalistów, aktorów i pomagałam im wokalnie. No i od moich uczniów dostałam w pewnym momencie informację, że Karolina, kiedy ćwiczymy z tobą, wszystko jest super, wiemy co ćwiczyć, natomiast kiedy ćwiczymy w domu, a tutaj trening regularny, codzienny w domu jest kluczowy w tym procesie, to nie wiemy co ćwiczyć, ćwiczenia nam nie wychodzą, jest chrypa, ból gardła i tak dalej. No więc ja zaczęłam się zastanawiać, jak być z uczniami, kiedy mnie z nimi nie ma. Zrobiłam wstępny research, okazało się, że ten biznes ma ręce i nogi i może coś z tego wyjść. Potem skompletowałam zespół, to jest absolutnie najważniejszy element na początku i w dalszej drodze też. I później zgłosiliśmy się do platform startowych z zespołem, z pomysłem, ze wstępną analizą rynku. No i tutaj z platform otrzymaliśmy duże wsparcie w zakresie usług eksperckich, od technologii przez kwestie prawne, finansowe, marketingowe. Także to było bardzo dla nas pomocne. Też kontakt z innymi startupami był bardzo tutaj ważny. No i następnie tak projekt 112, który no, wspiera nas już tak doraźnie finansowo i pozwala nam po prostu ten projekt realizować i robić. Na co zwrócić uwagę, jeśli chce się dołączyć do grona beneficjentów partnerstw startowych? Jak to wygląda dzisiaj z Waszej perspektywy, kiedy jesteście już w tym znamienitym gronie? Myślę, że najważniejszy jest zespół, który posiada komplementarne kompetencje i na to, czy tutaj PARP, tak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy fundusze później VC zwracają uwagę szczególnie. Dalej, czy projekt jest innowacyjny i jakby mówienie, że nie mamy konkurencji, absolutnie mija się z prawdą. Konkurencja jest i trzeba ją wskazać, natomiast musimy również wskazać, jaka jest nasza propozycja wartości, tak? Co jest dla nas unikalne i to jest również kluczowe. No i oczywiście skala, tak? Jeżeli mamy projekt, który jest skalowalny i możemy mieć zasięg międzynarodowy, no to jest to bardzo, bardzo ważne. Vocali Pro to jeden z naszych 8 wspaniałych, na spotkanie z którymi dziś Państwa zaprosiliśmy. Zapraszamy oczywiście też, by skorzystać z platform startowych programu operacyjnego Polska Wschodnia, bo jak powiedział Einstein, gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, nagle pojawia się ktoś, kto o tym nie wie i po prostu to robi. Do dzieła zatem i do zobaczenia.